Witajcie w ostatnim odcinku poświęconym programowi 12 kroków. Dzisiaj realizujemy krok czwarty, a w drugiej części tego materiału dokonam pewnego rodzaju podsumowania całości programu 12 kroków. Krok 12 jest krokiem wieńczącym cały program, aczkolwiek nie oznacza, że On nie oznacza, że coś się kończy. Tak naprawdę oznacza on, że rozpoczyna się jakby nowe życie, nowy sposób na życie. Przeczytam w tej chwili Wam jego treść. Krok 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym potrzebującym i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. No właśnie. Mamy tutaj kilka elementów do omówienia. Myślę, że zrobię je skrótowo. Nie ma potrzeby rozwijać, nie ma potrzeby nawet specjalnie opowiadać o tym, bo tematyka jest relatywnie prosta. Więc tak, pierwszy element, który jest związany z tym krokiem, to jest przebudzenie duchowe. Jeżeli chodzi o program DDA, przynajmniej tak jak ja go poznałem, przebudzenie duchowe tutaj realizuje się jakby w takich dwóch formach. Jedno przebudzenie jest czasami tak jak spotykane w kościołach, zborach, tak? Zdarza się, że ktoś doznaje nagle olśnienia, nawrócenia. Zaczyna wierzyć, życie od tego momentu ulega radykalnym przeobrażeniom. To jest tego typu rodzaj olśnienia, przeobrażenia, ma charakter dosyć taki gwałtowny i często spektakularny. Często nie w sensie, że dotyczy to nie wiadomo jak dużej liczby osób, bo najczęściej niestety jest tak, że miażdżąca większość osób, przynajmniej takie jest moje doświadczenie i doświadczenie innych, którzy korzystali z programu 12 kroków, mianowicie najczęściej 12-krokowcy nie doświadczają tego typu przemiany, tak? Taki napstryk. Więc to przebudzenie duchowe, o którym mówi program 12 kroków, najczęściej właśnie dokonuje się, jakbyśmy powiedzieli, w sposób stopniowy, poprzez poznawanie Boga, tego, kim On jest, jak oddziałuje, że w ogóle, że istnieje, że jest dostępny dla nas osobiście, również dla innych ludzi, i wysłuchuje nasze modlitwy i reaguje na te modlitwy. Tak więc to jest element przebudzenia duchowego, to jest istota tegoż przebudzenia. Ale tak jest napisane także w Czerwonej Księdze i nie tylko w Czerwonej Księdze, ale i innych książeczkach wprowadzających do 12 kroków, że ten proces jest stopniowy. Niektórzy doznają takiego przebudzenia na kroku trzecim, inni na czwartym, inni siódmym, dziewiątym, a niektórzy dopiero na dwunastym. Są też, zdarzają się takie osoby, które nie doznają przebudzenia duchowego w takim religijnym i duchowym sensie nigdy. Pomimo, że zrealizowały cały program 12 kroków, to znaczy całość wszystkich kroków, tak? To też się zdarza. Czy program 12 kroków i wspólnota DDA jest jakąś oddzielną sektą, wyznaniem, kościołem? Ja już mówiłem o tym na pierwszym kroku przy wprowadzeniu, że nie. Nie jest, DDA nie zastępuje żadnej religii ani
kościoła czy denominacji w obrębie danej religii, ani też nie tworzy odrębnej religii, tak, czy jakiegoś kościoła. Tak więc ten program duchowy z mocnym takim komponentem treści psychologicznej nie jest takim programem, jakbyśmy to powiedzieli, nie jest zbiorem dogmatów religijnych, tak? Nie jest zbiorem wierzeń jakichś tam, ale jest pewnego rodzaju wskazówkami, które polegają między innymi na uzyskaniu dobrej relacji z Bogiem, tak? Z siłą wyższą. To jest sedno tego przebudzenia duchowego, tak? Poprawa tej relacji, jeżeli ktoś był wcześniej, był wcześniej przed programem w jakiejś religii, zboże, kościele itd., itd. Korekta, poprawa, tak? Lub nawiązanie tej relacji, jeżeli ta relacja została zerwana. I to jest jeden element tego duchowego, tak, przebudzenia. Drugi element tego kroku, o którym ten krok 12 mówi, tak, że przebudzeni w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym potrzebującym, tak, i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Więc najpierw powiem o tym stosowaniu tych zasad, tak, 12 kroków we wszystkich swoich poczynaniach. Jakie są te zasady? No, te zasady, jak pamiętamy, to poddanie się, przerwanie pewnego rodzaju szarpania się ze samym sobą, ze swoim problemem, zbudowanie nadziei, że istnieje dla mnie osobiście rozwiązanie, że mogę wyjść, uporać się z tym problemem, odkrywanie i zbudowanie szczerości, uczciwości wobec siebie samego, siły wyższej i innych ludzi, tak? Wybaczenie sobie, a także innym ludziom, jeżeli doznaliśmy jakiś krzywd, i oczywiście zbudowanie pokory, tak? Tym różnorako pojętej tej pokory. Uczciwość wobec siebie to też jest składnik pokory, ale także szukanie woli Bożej wobec siebie to też jest element pokory. To są te składowe, które stosuje się we wszystkich swoich poczynaniach, tak? Czyli mam świadomość, że robię obrachunek, tak, codzienny czy okresowy. W związku z tym potrafię określić, co mi się udaje, czego mi się nie udaje realizować, gdzie mam wpadki, w jakich obszarach. I w związku z tym potrafię też przeanalizować, odpuścić sobie jakby szarpanie się z tobą, zwrócić się o pomoc. Tak? Do kogoś, kto jest w stanie mi pomóc. To jest siła. To są główne, naczelne zasady tego programu, o których też mówił właśnie 12 krok, że stosujemy je we wszystkich swoich poczynaniach, czyli uczciwość, pokora, szczerość, otwartość, proszenie o pomoc, a nie samowystarczalność i udawanie, że jesteśmy sobie panem sterem i okrętem. Drugi element, trzeci w zasadzie element tego kroku to jest niesienie posłania innym potrzebującym. No właśnie, jest to niesienie posłania, to w gruncie rzeczy jest służba. Właśnie, jak służy się innym osobom, tak, na tym 12 kroku. Jeżeli jest służba, to tak naprawdę, jak zauważasz, teraz ten krok 12 nigdy się nie kończy. Ktoś, kto przeszedł program 12 kroków, tak, jeżeli zauważył, że rozwiązał ten, dzięki temu programowi rozwiązał szereg trudnych swoich problemów, no to nie ma takiej wewnętrznej potrzeby, ochoty porzucać programu i tych zasad. Wręcz przeciwnie, zauważa, że te zasady są przydatne. One zresztą świetnie komponują się
z religią chrześcijańską, przynajmniej taką, jaką ja znam, świetnie uzupełniają, też do pewnego stopnia korygują. Tak więc nie ma potrzeby rezygnacji z tego programu, jego można realizować przez całe dalsze swoje życie. Tak? I właśnie jednym z elementów tego 12 kroku jest służba innym, niesienie posłania. Jak się niesie posłanie innym potrzebującym w DDA? Niesie się na różne sposoby, pełni się służbę, na przykład uczęszczając na mityngi, udzielając się na mityngach, tak, biorąc pewne funkcje, na przykład funkcję mandatariusza. Mandatariusz to jest taki rodzaj posła na przykład na konwencje krajowe czy na intergrupy, który reprezentuje grupę tak na zewnątrz. Przyjmując funkcję klucznika, tak? Czyli bierzesz klucze i do sali, w której się odbywa, tak? Pokoi, pomieszczenia, w którym się odbywają spotkania, no i jesteś tym klucznikiem, tak? Który przychodzi, otwiera, zamyka i tak dalej. Tak? Możesz być skarbnikiem, możesz być prowadzącym meeting, tak? Czyli udzielać się. Właśnie to jest udzielanie się. To ma ważne znaczenie, właśnie tego typu udzielanie się na meetingach, ponieważ pozwala trwać w wspólnocie, tak? Jest to, to jest wolontariat. Praca taka na rzecz dobra ogółu, tak? Wspólnoty pozwala trwać tej wspólnocie, funkcjonować. Teraz robisz też coś dla siebie bardzo ważnego. Służąc innym, w gruncie rzeczy wychodzisz poza swój egocentryzm i egoizm. Do tej pory wszystkie kroki, które były realizowane, czyli pierwsze 11 kroków, one koncentrowały uwagę w dużym stopniu na nas samych, na nasze problemy i także na Boga, ale w kontekście nas samych osobiście, tak? Czyli niekoniecznie promowały egoizm i egocentryzm, natomiast skupialiśmy się, pracując na tych 11 krokach, skupialiśmy się na sobie, tak? Na swoich problemach, tak? Bo nie mając rozwiązanych problemów, trudno jest też pomagać innym, tak? Jeżeli ktoś jest chory, na przykład obłożnie chory, nie będzie w stanie troszczyć się o innych domowników, przynajmniej nie w sposób taki rzetelny, zdrowy. I dlatego właśnie przejście tych 11 kroków, wyzdrowienie, poukładanie sobie życia, swojej drogi życiowej, pozwala zatroszczyć się o innych, wyjść w sposób zdrowy do innych, zacząć służyć innym. Dlatego, mówię o tym dlatego, że czasami służba innym może przybrać formy patologiczne i my w DDA o tym doskonale wiemy, dlatego że istnieje coś takiego jak współuzależnienie. Osoby współuzależnione od osób dysfunkcyjnych, na przykład alkoholików, kręcą się wokół nich, służą tym alkoholikom, tak? Podkładają się na wszelkie możliwe sposoby, ratują innych, bawią się w ratownika. I przez to niszczą same siebie, tak? To nie jest służba. Często też służba w formie patologicznej, tak? Gdy ktoś nie wyzdrowiał, nie przerobił kluczowych swoich problemów, służba służy tej osobie do kontrolowania innych, do manipulowania innych, tak? Dlatego tak ważne jest, to widać czasami w kościołach, tak? Zborach. Tych mniejszych, kiedy osoby z cechami osobowości narcystycznej czy wręcz psychopatycznej stają się pastorami, liderami, no i one mówią, że służą innym, a w rzeczywistości po prostu lepią sobie innych na własną modłę, według własnego widzimisię. No, to nie jest służba, taka prawdziwa służba. Prawdziwa służba
Wtedy, kiedy nie masz tendencji do manipulowania innymi, nie masz tendencji, chęci wyzyskania innych dla swoich potrzeb, tylko oddajesz cząstkę siebie, cząstkę swojego czasu, nie oczekujesz w zasadzie od tej osoby nic w zamian. Po prostu oddajesz siebie, swoją historię życia, swoją nadzieję, swoją siłę emocjonalną i duchową i swoje doświadczenie, tak? A na to doświadczenie składa się twoje sposoby, skuteczne sposoby radzenia sobie z różnymi problemami i także wiedza ogólna, duchowa, psychologiczna, no bo przecież przeszedłeś ten krok 10, 11, gdzie mamy elementy medytacji, tak? Rozważania, poznawania woli Bożej wobec nas. Tak więc tak to mniej więcej wygląda, tak? Nie ma więc uzależniania innych od siebie, nie ma naprawiania na siłę innych, tak? I tak dalej, i tak dalej. Nie ustawiasz się w roli Boga czy Mesjasza, który zbawia innych, niesie zbawienie innym. Tak? To jest tylko w taki bardzo zdrowy sposób podchodzić. Bardzo ładnie to wkomponowuje się w taką koncepcję Masłowa, piramida potrzeb Masłowa. Tak? To był taki pan Abraham Masłow, Rosjanin, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych i psycholog. I on stworzył właśnie, badając problematykę taką, dlaczego, co odróżnia osoby szczęśliwe i zdrowe od tych, które nie są zdrowe i nie są szczęśliwe. No i on właśnie stworzył właśnie tą piramidę potrzeb, których zaspokojenie ułatwia, nie gwarantuje, ale ułatwia właśnie osiągnięcie tego szczęścia. I na samym szczycie tej piramidy, czyli jako ostatnia, najwyższa forma takiej potrzeby psychicznej, została umieszczona potrzeba samorealizacji. Co to jest według niego samorealizacja? Samorealizacja to jest właśnie działanie na rzecz dobra innych ludzi, wyjście poza swój egocentryzm, egoizm, poza własne ja i działanie na rzecz dobra innych. To jest właśnie szczytowe osiągnięcie według niego. Takiego rozwoju psychicznego i ostatnia z potrzeb, najwyższa z potrzeb psychicznych, wtedy, kiedy wszystkie inne są w miarę zaspokojone. Ja się z tym konceptem zgadzam, podzielam go, rzeczywiście tak jest. Powiedziałem wam między innymi, dlaczego tak jest ta służba innym jest ostatnia. Między innymi też sponsorowanie, co prawda w DDA mamy taką formułę sponsorowania, w której można podjąć opiekę nad podopiecznym, tak, który wchodzi w program 12 kroków, można podjąć wcześniej niż na 12 kroku. Jest też forma tak zwana współsponsorowania, czyli sponsorowania się wzajemnego. Dwie osoby robią program, tak, i wzajemnie się pomagają sobie. Natomiast istnieje takie ryzyko pewne, że te osoby przejmą rolę terapeutów, tak? Przejmą rolę naprawiaczy, tak? Zatracą się w tym procesie sponsorowania, a więc zaczną szkodzić sobie i temu podopiecznemu też, bo uzależnią go od siebie w jakiś tam sposób. Więc żeby tego uniknąć, właśnie lepiej zaczynać sponsorowanie po kroku 9 i na dalszy. Dlatego właśnie o sponsorowaniu mówi się, o służbie, tak, między innymi, która polega, oprócz udzielania się na mityngach, wypowiadania się i tak dalej, o branie na siebie sponsorstwa, tak? To też jest element służby. No właśnie. To są właśnie takie ogólne elementy, które się realizuje w ramach programu 12 kroków. Na sam koniec chciałbym wam przeczytać taką 12 kroków dla dorosłych dzieci wydawnictwa Akuracik.
taki fragmencik, on ukazuje pewną taką prawdę. Jednocześnie będzie to stanowić podsumowanie całego programu. Zajmiemy się tym w tej chwili. Czytam ze strony 115, właśnie w kroku 12, taki akapit. Pracę nad 12 krokami możemy porównać do przeobrażania się gąsienicy w motyla. Gąsienica nie wie, że pewnego dnia stanie się motylem. Aby się w niego przeobrazić, jej dotychczasowa tożsamość musi umrzeć. Właśnie. To, co mówiłem, tak? Program 12 kroków sprawia, że porzucasz starego siebie, tego ze swoimi wadami, skazami, grzechami itd. i przyoblekasz nowego człowieka. Wchodzisz w nowy sposób życia. Nową filozofię życia też obierasz. Czytam dalej z tej książki. Jest taka historia o człowieku, który znalazł kokon. Kokon był z jednej strony otwarty, a przez niewielką dziurkę ów człowiek zauważył motyla, który usiłował się z tego kokona wydostać. Człowiek, chcąc pomóc motylowi, rozciął kokon. Motyl niezdarnie wydostał się z otwartego kokonu, a po kilku godzinach zdechł. By żyć, zabrakło mu sił, które nabyłby własnoręcznie, wydostając się z kokonu. Podobnie jest z nami. Sami musimy wykonać wszystkie kroki. Nikt inny nie może wykonać za nas tej pracy, albowiem uniemożliwiłyby nam to, ta praca innych ludzi uniemożliwiłaby nam wykształcenie emocjonalnej siły, która jest nam niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania. Właśnie dlatego w DDA mówi się, że sponsor nie niesie sponsorowanego. Najpierw nie można oprzeć się, inaczej nie możemy liczyć, że leżąc do góry brzuchem zostaniemy uzdrowieni. Podam wam taki przykład z życia wzięty. Poznałem kiedyś takiego pana, pracowaliśmy razem na budowie, który chodził do takiego zboru, nieważne jakiego, i tam został uzdrowiony z alkoholizmu. Tak na pstryk. Nastąpiło to właśnie takie w formie takiego olśnienia, to przebudzenie duchowe i uzdrowienie. Ten pan przestał pić. No, wszystko ładnie, pięknie wydawałoby się, ale ten człowiek, jeśli byś z nim porozmawiał czy porozmawiała, w takim zwykłym obyciu codziennym, w trakcie pracy, on funkcjonował tak, jakby był pijany, mimo że nie pił. Nie można było się od niego dowiedzieć podstawowych rzeczy. Nie można. Ten człowiek miał problemy ze świadczeniem najprostszej pracy. On, jakby to powiedzieć, on, tak jak mówiłem, był tak, jakby pijany. Nie kontaktował, był roszczeniowy, pełen pretensji, mimo że tą pracę otrzymał w ramach takiej pomocy chrześcijańskiej, braterskiej, tak? Pełen właśnie takiej roszczeń, pretensji, niezrozumienia itd., itd. Tak więc ten przykład właśnie z życia pokazuje, że samo uwolnienie od uzależnienia, a ten program omawiałem na przykładzie uzależnienia od pornografii, czy generalnie rzecz biorąc od uzależnień seksualnych, tak, erotomanii, zarówno tej hiperseksualnej, jak i anoreksji seksualnej, tak? Otóż samo wyzwolenie się z tego, na przykład przez Boga, może skutkować tak w tej historyjce o tym motylu, tak, że ten motyl, co prawda, został wydobyty z tego kokona, tego grzechu, tak?
uzależnienia, ale nie został nauczony, jak żyć. Tak niestety niektórzy robią. Myślą, że zostali uwolnieni. O, ja zostałem uwolniony od pornografii albo czegoś tam innego, tak? I tak się chwalą tym. Ale ci ludzie mają mnóstwo innych problemów nieprzepracowanych. I oni nie robią nic z tym darem uwolnienia od zniewolenia, czy to pornografii, czy innych zachowań kompulsywnych, obsesyjnych. Nic nie robią. Nie analizują tego. Uważają, że o, teraz jestem wolnym człowiekiem, jestem nowym stworzeniem, więc wszystko jest ok. Nie jest ok. Dlatego mówiłem właśnie o tym przebudzeniu duchowym, tak? Że jedni mają formę olśnienia, a drugi mają najczęściej idą właśnie poprzez stopniowe rozwijanie się duchowo i psychiczne. I myślę, że ta druga droga, osobiście uważam, że ta druga droga jest o wiele bardziej płodna, efektywna, mimo że trudniejsza. Dobrze, więc to jest jakby podsumowanie tych 12 kroków. Przypomnijmy sobie, co żeśmy omawiali i robili na poszczególnych krokach. W kroku pierwszym w ogóle rozpoznawaliśmy, że mamy jakiś problem, tak? Jakiś określony problem, że nasze życie nie toczy się w takim kierunku i w taki sposób, jak sobie tego byśmy życzyli, jak powinno się toczyć. W kroku drugim oswajaliśmy się z taką myślą, budowaliśmy nadzieję, że istnieje ktoś, tak? To jest nam stanie pomóc. My co prawda sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc, tak, bo nasze metody zawiodły, ale istnieje ktoś, kto jest w stanie. Krok trzeci to jest decyzja, aby właśnie powierzyć, spróbować powierzyć te problemy nasze tej sile wyższej, Bogu, ale także innym ludziom, przez których Bóg może działać. Krok czwarty to jest analiza tego, co my sobie robimy, że nie zdrowiejemy. Tak? Analiza przyczyn, źródeł tego problemu. Bardzo szeroka, omawialiśmy, nie będę tego tutaj powtarzał. W każdym razie jest to proces wielotygodniowy, a nawet wielomiesięczny. Niektórzy nawet robią ten krok dłużej niż jeden rok. Później był krok piąty, rozpoznanie istoty naszych błędów, przepracowywanie żalu, między innymi i strat związanych z naszym zachowaniem, wyznanie sobie, Bogu i drugiemu człowiekowi tychże istoty błędów. Krok szósty to było przygotowywanie się do zmian, tak? Porzucenia jakichś na przykład, czy przekształcenia właśnie tych wadliwych zachowań, zdobycia nowych zachowań, które będą lepiej zaspokajały nasze potrzeby, tak? Wychodziły naprzeciw także woli Bożej. To jest budowanie na razie gotowości i szukanie tych rozwiązań. Krok siódmy jest aktywnym wdrażaniem tych rozwiązań. Krok ósmy i dziewiąty to jest sporządzenie listy osób, które żeśmy poprzez swoje wadliwe zachowania skrzywdzili. Krok dziewiąty, próba zadośćuczynienia, rozwiązania tej sytuacji, zadośćuczynienia i naprawy sytuacji. Wybaczenia także naszym prześladowcom. Krok dziesiąty to jest obrachunek taki rutynowy, codzienny, okresowy. Krok jedenasty to są praca nad poznawaniem, zgłębianiem woli Bożej wobec siebie samego, tak? A także medytacja, tak? Rozważanie, poznawanie, tak? Na przykład aspektów psychologicznych, duchowych itd. Krok wreszcie dwunasty, który teraz omawiałem, to jest służba innym. No właśnie, i na sam koniec powiem coś o tradycji jedenastej i dwunastej, bo ona jest tak głęboko związana właśnie z treścią kroku 12. Tradycja 11 mówi, że nasze
relacje na zewnątrz, tak, z innymi osobami polegają bardziej na przyciąganiu, a nie reklamowaniu. Tak? I że zachowujemy to, co nazywa się anonimowość w relacji właśnie z publicznej, tak? W rozmowach publicznych. Otóż anonimowość, ten termin anonimowość ma dosyć szerokie znaczenie, ja go nie będę tutaj omawiał, troszkę mówiłem w poprzednich odcinkach. Tu tylko wskazuję, że anonimowość oznacza między innymi, że nikt nie pełni oficjalnej funkcji rzecznika DDA, z tego co wiem, także SLA, tak? Czyli nikt publicznie nie wychodzi i nie jest twarzą, oficjalną twarzą, która by mówiła, jak wszystko, co powinno czy musi wyglądać. Tak? Nie. Ja na przykład robiąc ten cykl, tak, 12 kroków, wyszedłem w formie służby, pokazałem na bazie moich osobistych doświadczeń, tak, jakiś określony program, jak przepracowywałem go przez 12 kroków. Tak? I to jest moje osobiste doświadczenie. Nie mówię, że innymi słowy, przekazałem w miarę możliwości rzetelną wiedzę na temat programu, tak jak najlepiej umiałem. Natomiast nie jestem żadnym rzecznikiem, nie jestem żadnym guru 12 kroków, ani tym bardziej DDoS-em i tak dalej, i tak dalej. Jestem po prostu jednym z członków społeczności, tak? I dzielę się tym doświadczeniem. Nie mówiłem dużo o tym, co było na meetingach i tak dalej, tak? Co kto mówi, nie dzieliłem się historiami innych osób, sporadycznie to robiąc, wtedy, kiedy wiedziałem, że te osoby nie miałyby nic przeciwko temu, tak? Tak więc to jest właśnie ten komponent anonimowości i przez to tak spodziewam się, że niektórzy mogą być przez to zawiedzeni, bo oczekiwaliby, że będę właśnie okraszał licznymi historyjkami, tak, z życia z innych ludzi i swojego, tak, całe te opowieści o programie 12 kroków, a tu nie o to chodzi właśnie. Historia opowiada się na meetingach i także w pracy bezpośredniej, sponsorskiej, osobistej. Natomiast przy mediach publicznych, takich radio, telewizja, YouTube, Facebook i tak dalej, robi się to bardzo wstrzemięźliwie. Nie dlatego, że to jest jakaś super tajemnica, tylko dlatego właśnie, żeby nie zrobić z siebie guru. Żeby zachować tą tradycję i te inne tradycje, a tych tradycji jest 12, tak? Żeby to miało charakter wspólnotowy, żeby przekazać rzetelną wiedzę i aby też nie robić w formie tego reklamy, tak? Jak reklama w telewizji, że przyjdź do nas, na 100% zostaniesz uleczony, nie? O, jakie wspaniałe efekty będą. Tak niestety niektórzy robią, nawet kościoły niekiedy tak reklamują się, tak? DDA, tak, mamy to napisane, nie uprawiamy reklamy ani agitki propagandy, tylko informujemy. Tak, czyli to jest też część służby. Tak właśnie wygląda służba, tak, niesienia posłania innym potrzebującym. Cały ten materiał właśnie zrealizowałem w tej formie, żeby dać informacje, tak. Na czym ten program polega? Że w ogóle istnieje taki program, istnieją wspólnoty, tak, które się tą tematyką zajmują. To jest wszystko, słuchajcie, co mam do powiedzenia w ramach tego cyklu. Mam nadzieję, że stanowi on dla tych, którzy borykają się z problemem wyrastania w rodzinie dysfunkcyjnej i na przykład problemem uzależnienia od seksu, z problemem erotomanii. Mam nadzieję, że ten cykl cały, który zrealizowałem, tak zachęci, doda odwagi, nakłoni do tego, żeby udać się po pomoc, skierować swe kroki na meetingi, zarówno te, które się odbywają w tak zwanym realu, jak i te, które odbywają się na przykład na Skype'ie, bo również
tego typu w tej chwili formy testuje się. Tak? Są meetingi poprzez telekonferencję, właśnie na przykład w formie Skype'a. To tyle, co mógłbym Wam więcej przekazać. Chyba nic, nie rozwlekając nadmiernie. Pożegnamy się w tym momencie i zapraszam na meetingi. Do widzenia.